Witam Państwa, nazywam się Grzegorz Filipowicz i chciałbym opowiedzieć o takich praktycznych aspektach realizacji projektu Społeczność Rozwoju, projektu opartego o myślenie w kategoriach grywalizacji i wykorzystania tego myślenia w ramach organizacji. To, na czym nam szczególnie zależy w ramach tego projektu, to pozyskanie informacji od klientów na temat szeregu czynników decydujących o efektywności pracy naszych ludzi. Przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć, czy znają swoje produkty, czy znają swoją ofertę, czy proces sprzedaży jest realizowany profesjonalnie, czy są komunikatywni i czy są nastawieni na obsługę, na profesjonalną obsługę klientów. Chcielibyśmy także się dowiedzieć, czy generalnie nasi klienci są zadowoleni z procesu obsługi i czy są gotowi polecać naszą organizację swoim znajomym, żebyśmy mogli pozyskiwać następnych klientów. Dodatkowo, jeżeli już wykorzystujemy taki projekt, to te informacje od klientów możemy łączyć z dodatkowymi informacjami, które pozyskujemy z CRM-u. Takie jak realizacja poziomu sprzedaży, ilość kontaktów, ilość zakupów, czas rozmów, skuteczność sprzedaży, czy też wartość sprzedaży. To nam pozwala kontrolować, czy też porównywać, czy wskazania klientów zgadzają się z osiągnięciami naszych pracowników. W tym celu zadajemy naszym klientom cały szereg pytań. Pierwsze pytanie, jak ocenia Pani, czy też Pan, jakość prowadzonej rozmowy? To jest o tyle istotne, że jeżeli klient odpowie na to pytanie, to jest zapraszany do szeregu następnych pytań. Następne pytania właśnie dotyczą kompetencji pracowników, a potem dopiero obsługi całościowe jakby w naszej organizacji. Natomiast zakładamy, że jeżeli klient nie odpowie na pierwsze pytanie, to nie zapraszamy go do następnych pytań, bo szkoda najzwyczajniej w świecie czasu. Czyli widzą Państwo, klient otrzymuje pewną serię pytań. Oczywiście tutaj aktywność klienta jest w określony sposób nagradzana. Jeśli klient odpowiada na nasze pytania, to uzyskuje punkty w takim rankingu i uzyskuje taką możliwość zdobycia odznaczenia jako klient aktywny. Jeśli odpowiada na pytania dotyczące kompetencji naszych pracowników, to jest klientem wspierającym, uzyskuje punkty i odpowiednie miejsce w rankingu i odznaczenia. Natomiast jeśli udziela nam informacji zwrotnych dotyczących naszego produktu, naszej oferty, to jest klientem pomocnym i w tym zakresie może osiągnąć określone miejsce w rankingu, odznaczenie, które oczywiście może skutkować określonymi nagrodami dedykowanymi dla klientów. Oczywiście pracownicy także pozyskują punkty poprzez ocenę pracowników, ale także przez realizację wskaźników efektywności. Te punkty są grupowane w pewne kategorie. Tak? To może być kategoria pracownik kompetentny, lider miesiąca, skuteczny, ambasador firmy. Jeśli nasi klienci chcą nas polecieć, to może być kategoria rokujący i generalnie efektywny, jeżeli sprzedajemy generalnie dużo. Jeśli chodzi o pracowników, zdecydowaliśmy się te kategorie pogrupować w dwie szersze kategorie, czy takie rankingi. Najlepszy handlowiec, gdzie uwzględniamy czas rozmów, ilość kontaktów handlowych, realizacja poziomu sprzedaży. I drugi ranking i możliwe odznaczenie to bycie mistrzem w swojej profesji. To oznacza, że jesteśmy dobrze oceniani przez klientów, czyli to jest ocena kompetencji, że skutecznie sprzedajemy i nasi klienci są gotowi udzielać rekomendacji. W obydwu tych rankingach najlepsi pracownicy w danym miesiącu zyskują możliwość zdobycia pewnych odznaczeń i to w związku z tym określonych nagród. To jest taki podstawowy mechanizm, jak Państwo widzą, grywalizacyjny. Czyli tak, mamy punkty, mamy rankingi, mamy odznaczenia i mamy powiązane z odznaczeniami nagrody. Nagrody, które są kierowane zarówno do pracowników, jak i do naszych klientów. W ten sposób wprowadzamy mechanizmy grywalizacji w relacje między naszą organizacją i naszymi klientami.